Cześć Roberto. Siemka Gniewo. Tydzień czasu znów nad wodą. No wiesz co, ostatnio nam się nie udało, bo deszcz padał. Takie życie. No co zrobić? Wiesz co, ostatnio właśnie jak byliśmy na Gosławicach, podszedł do mnie jeden z chłopaków i zapytał mnie o kołowrotki. Który wybrać? Mamy właśnie w ofercie trzy takie podstawowe modele kręcioły Z-Base 570. Stara, ale jara, jak ja to mówię, i 970, nasz flagowy produkt. Powiedz mi, może zaczniemy od Z-Base'a. No to... Ciekawa propozycja. Ciekawa propozycja. Ten kołowrotek mnie urzekł ogólnie. Jeśli powiedzieć w kilku zdaniach o nim, to naprawdę produkt, który za te pieniądze chyba nie ma w sobie równych na rynku. W tej chwili 5 łożysk, tak, plus jedno łożysko igiełkowe obrotów wstecznych, wolna oscylacja, korpus z grafitu ABS i coś, co... Coś zaskakuje. Co zaskakuje. A powiedz, co to jest? Krótki hamulec, tak. Tutaj, dlaczego to potrzebne, powiedz? Wiesz co, powiem ci, jeśli chodzi o Z-Base'a, ja ogólnie preferuję kołowrotki właśnie z przednim hamulcem i uważam, że generalnie gdzieś produkty z wolnym biegiem potrzebują tego miejsca, osłabiają w ten sposób cały mechanizm potrzebny do tego, żeby przełożyć tą siłę podczas holowania właściwie ryby, więc to jest moja sugestia, moje odczucie. Ja lubię właśnie kołowrotki z quick dragiem. Krótki, bardzo precyzyjny, ale jeszcze coś, na co chciałbym zwrócić uwagę właśnie tutaj wszystkim, którzy będą się przymierzali do jego zakupu. Tutaj w ofercie mamy dodatkową szpulę. O, widzisz. Dodatkową szpulę, która... Z aluminium zapomniałeś dodać. Tak. Dzisiaj, wiesz, karpiarz chce być osobą, która jest w pełni uniwersalna, więc przyjeżdża, nowa woda, nowe warunki. W sytuacji, kiedy łowimy w zaczepach, sam wiesz, plecionka, nie ma problemu, przekładamy sobie szpulę z plecionką na kołowrotek i mamy... Nie wymaga to sobie w tym przypadku żadnych dodatkowych nakładów finansowych. No tak. Mamy w zestawie. Mamy dodatkową szpulę w zestawie, więc sytuacja diametralnie ulega w tym momencie rozwiązaniu i tutaj jakby jesteśmy bardzo mobilni. Potrzebujemy żyłki, łowimy na żyłkę, potrzebujemy plecionki, przerzucamy tylko szpulę i łowimy na plecionkę. Ewentualny przedział cenowy, w jakim można dostać? Kołowrotek w granicach 320 zł kosztuje, więc uważam, że to jest... No za te pieniądze, to żyłeczki, kojarzysz mniej więcej, ile można nakręcić na niej? Bo tak jak patrzę, 0,35, 415 metrów. No powiem ci, te 400 metrów spokojnie wystarczy. Wchodzi. Też uważam, że wystarczy. Co zauważyłem, co odróżnia ten kołowrotek od naszych dwóch pozostałych, od 570 i 970, tutaj jest stożkowa szpula. Stożkowa szpula, która powoduje to, że ten kołowrotek predysponowałbym bardziej do rzutów. Zresztą też tutaj jest wolna oscylacja. Jest, no pięknie układa tą żyłkę, powiem ci szczerze, po raz pierwszy, kiedy go dostałem w zeszłym roku do testów, jak nawinąłem tą żyłkę, naprawdę zrobił na mnie wielkie wrażenie. No widać. Hamulec, do którego naprawdę trzeba się przyzwyczaić, on jest bardzo krótki. Ale to jest właśnie tego, jest też w moim stylu, też uwielbiam. Bardzo krótki jest hamulec i dla kogoś, kto tam lubi sobie kręcić tym hamulcem, to naprawdę to jest kwestia przyzwyczajenia oczywiście. Ale myślę, że to jest produkt, który z czasem potrafi zaspokoić nawet najbardziej wybrednych karpiarzy. Czyli to jest jeden. Tak. Jeden nasz produkt. Co mamy następnego? To już jest chyba historii kawał. To jest historia. Legenda. Tak. To jest 570. Kilkuletnia legenda, też dobry młynek. To jest petarda. To jest kołowrotek. Podobnie jak jego odpowiednik, nowość z zeszłego roku. Również 6 łożysk, wolna oscylacja, korpus z grafitu ABS. Tutaj zdecydowanie ja wezmę może tego Z-Base'a i pokażemy, jak tutaj pracuje hamulec. Zobaczcie, mamy popuszczoną szpulę. To jest... Zrobimy tak od tej popuszczonej maksymalnie. No bardzo. To jest bardzo krótki ten hamulec, nie?
No tutaj o, mniej więcej teraz mamy luz, żeby to zastopować. Tutaj, no prawie 360 tutaj, stopni. Tak, tutaj jeszcze jest nie, 360 zdecydowanie dłuższy ten hamulec. Korpus mamy ten sam, czyli to jest grafit. Śruby nierdzewne, odporne tutaj na warunki atmosferyczne. Tak jak wcześniej wspomniałem, 6 łożysk, też bardzo precyzyjne. Ale solidniejsza konstrukcja widzę, bo cięższa, ale czuć jest cięższa tak, niż ZB. No ten jest leciutki naprawdę, ten jest leciutki, 635 gram tutaj tylko. W tej kwestii mamy jeszcze wybór, bo mamy kołowrotek z wolnym biegiem, tak? Czyli tutaj zapomnieliśmy dodać, że ZBase'a, jeśli chodzi o ZBase'a, nie występuje, nie tylko występuje, nie występuje tak, ten kołowrotek z wolnym biegiem. Tutaj mamy wersję z wolnym biegiem, więc tutaj możemy sobie zadecydować, czy akurat quick drag, czy wolny bieg. Czyli każdy znajdzie coś dla siebie. I jeszcze jedna rzecz, o której też trzeba wspomnieć, żeby nikt nie miał do nas pretensji. Tutaj akurat szpulę trzeba dokupić. Tak? W sytuacji, kiedy potrzebujemy drugiej szpuli, oczywiście ona jest w ofercie, ale no, trzeba ją niestety dokupić, tak? Ale to też taki, wiesz, taki malutki, że tak powiem, plus do klienta firmy DAM, która wcześniej właśnie oferowała do sprzedaży kowrotki bez dodatkowej szpuli, a ZBase no, jest pierwszym kowrotkiem, który wyszedł ze szpulą dodatkową i aluminiową, także zobaczymy, co będzie dalej. No, może będzie to standardem. Oby było tak, jak mówisz, bo wiesz co, ja jestem generalnie zwolennikiem do tego jednak, żeby ta szpula była. Tak? Ja też. Ja chciałbym, żeby w każdym z naszych kołowrotków, jeśli chodzi oczywiście o mój brand, czyli o nasz brand, żeby ta szpula była w ofercie i żeby nie było problemu o tym, o czym mówiłem wcześniej. Plecionka, żyłka, warunki. Niejednokrotnie jedziemy, okazuje się, że ktoś nam coś tam podpowiedział, spoko, żyłka, Robert, nie trzeba. Ale jednak pokazują się jakieś nowe miejsca, gdzieś tam znajdujemy jakieś zatopione kołki w sytuacji, kiedy jest możliwość po prostu szybkiej zmiany na szpulę z plecionką. Diametralnie zmienia to. Trzeba być uniwersalnym. Tak, diametralnie zmienia to postać rzeczy. Dobra, no i nasz trzeci. No to jest chyba nasz flagowy model. Ulubiony model Gniewka, więc no, ja tutaj tak nie jest. Będę się wypowiadał. Tak DLX, czyli Deluxe. Tak jest. Powiem Wam, że praca w ogóle z tym młynkiem to jest sama przyjemność. Płynie, po prostu to płynie. Tu nie słychać ani nie czuć w ogóle żadnych jakichś oporów, gdzie nieraz są wyczuwalne takie małe niuanse w innych kowrotkach. Ten kowrotek tutaj, to jest zresztą Twój sprzęt, tak. Widzę, że w wersji z wolnym biegiem, czyli wersja FS. Tak. FS i FD. Ja tak. Preferuję jednak ten hamulec. Ja wiem. Nie ma quick draga, jest hamulec, ale to była kwestia tam, nie wiem, dwóch, trzech zasiadek, kiedy po prostu człowiek wyczuł ten sprzęt i w chwili obecnej to nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Ja uważam cały czas, że najlepszym, że tak powiem, hamulcem jest i narzędziem jest ludzka ręka. Oczywiście, oczywiście. Na wielu filmach angielskich też widać, że oni nie używają tego hamulca. To jest taki nasz może jakiś wymysł, ale aczkolwiek no, dla każdego, że tak powiem, mamy w ofercie coś, co go w pełni zadowoli. Ale no tutaj, tak jak poprzednicy, mówiliśmy o łożyskach. Tutaj jest trochę więcej. Tak, właśnie. Tutaj mamy 5 plus to jedno obrotów wstecznych. I stąd mówiłeś też ta różnica. Właśnie, mówiłeś o tym, że ten kołowrotek płynie. Płynie. A dlaczego płynie? Bo ma tyle łożysk. No właśnie. Tutaj w tej chwili tych łożysk jest już 8, tak? 8 plus 1, razem 9. No. Słuchaj, katuję te młynki drugi sezon już i naprawdę dostają ostro. I no nie mogę nic złego na ten temat powiedzieć. Na ich temat powiedzieć. Wywózki po 100 metrów, 180, po 200 metrów, te zestawy są ściągane non stop. Te młynki naprawdę pracują na dużych obciążeniach. Dodatkowo ryby, z tym się nic nie dzieje. Czarny, matowy design. Więc trochę mu kolorów brakuje, ale to jest rzecz gustu. Ktoś lubi, ktoś nie lubi. Tak. Wersja do wyboru, tak jak w poprzedniku, w 570, wolny bieg. Czyli FS wersja z wolnym biegiem, FD bez wolnego biegu. Tak, jak najbardziej. Łożyska, korpus, znowuż mamy z grafitu ABS. Nierdzewne śruby, wykonanie naprawdę fantastyczne, uważam, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne. W 100% też sprawdzają się. Łowiliśmy z Gniewkiem też zimą na Koninie. Nic nie zamarzało, nic się nie klinowało. Jedyne co wiesz co... Słyszałem kiedyś zarzut, jak byliśmy na rybomanie ostatnio. Przyszedł do mnie jeden z klientów i mówi, że szkoda, że ten kołowrotek nie ma tej nakładki tutaj szpuli zapobiegającej wkręcaniu się żyłki. Mhm.
I trochę mnie to zaintrygowało na początku, bo mówię, no faktycznie nie ma, ale powiem, że 2 lata i ja nie razu nie miałem takiego problemu. Więc nie wiem, bo to jest kawał gumki. To jest kawał gumki wmontowanej. Tak naprawdę, no, ja uważam, że ona jednak tutaj się sprawdza. Wiesz co, ja go tak może tak nie katuję jak ty, ale wiesz co, sugestie są też ważne. W każdym razie no nie ma firmy na rynku, która stworzyłaby produkt idealny. Sugestie wędkarzy jak najbardziej ja odbieram w sposób pozytywny. Też jesteśmy testerami, więc tutaj nasza praca polega na tym, żeby te produkty udoskonalać. I wyłapywać jakieś błędy. Co możemy pokazać jeszcze? Tutaj, tak jak w modelu Z-Base i w modelu 570 FD. Korbka odkręcana. Tak, tutaj korbki są skręcane. Natomiast może Gniewko pokaż, jak tutaj wygląda. W 570 mamy zasuweczkę. Jest bardzo prosty system składania tego kołowrotka. Szybko, łatwo, skutecznie. Drewniana rączka. Tu też widzę, tak, że jedni... Oczywiście też wolna oscylacja. Pięknie, naprawdę powiem wam szczerze, można się bawić skarpiami, nie wydając zbyt wielu pieniążków i łowić i czerpać z tego korzyści. A kojarzysz mniej więcej ceny? 970 i 570 mniej więcej? 570 nie powiem. Łowię to jest ale ogólnie tak 400 zł. Mój ulubiony kołowrotek. Tak, wiesz, że 470. No to są po prostu rzeczy, które chyba są dostępne tak naprawdę na każdą kieszeń. Tak i myślę. Każdy się może pobawić z tymi karpiami, każdy może pojechać na tą wodę i nie wydawać Bóg wie ile. Tak. Sam kiedyś byłem snobem karpiowym, więc wydawałem mnóstwo pieniędzy. Dopiero po czasie przekonałem się, że można się bawić z rybami, można się bawić nad wodą i używać sprzęt zdecydowanie tańszy, aczkolwiek jakością nie odbiegający. A nie oszukujmy się, ale wędkarstwo karpiowe generuje potężne koszty. No tak, zgadza się. jak każda pasja rewelacyjna, no niestety. Także wiecie co, no generalnie od wyboru do koloru. Mamy trzy dobre wędki. Z-Base 570 i 970 Deluxe. Wy wybierzcie sami, w razie co my jesteśmy do waszej dyspozycji i do zobaczenia nad wodą. Nad wodą.